dzisiaj znowu środa, także znowu jadę oczywiście na działkę. Powiem Wam, że upał jest dzisiaj niesamowity, bo jest też i wilgotno i jest 31 stopni. Teraz mi samochód pokazuje. Na słońcu już nie wiem, chyba z 50. Urwałam się trochę wcześniej z pracy, dlatego że nie za bardzo się dzisiaj czułam. Źle spałam, gorąco. Niby AC działa, ale mamy stary dom, także sypialnia jest na górze i AC tam działa dosyć słabo. No ale w końcu mamy też te dni chorobowe, których ja bardzo mało wykorzystuję, więc stwierdziłam, że dzisiaj wezmę sobie pół dnia. Zwłaszcza, że dwie osoby zostały, także nie, że zostawiłam kogoś samego. Więc przejadę się znowu przez ten St. Jacobs, może zatrzymam się na chwilę, bo dawno tutaj nie byłam w tych sklepikach. Pójdę na lunch coś zjeść. Jest godzina 13:30 około. Także zapraszam na nowy vlog. A kto nie wie, co to jest St. Jacobs, to przypominam, że my mamy tutaj Amishów, czyli Menonitów naszych, i St. Jacobs to jest takie tutejsze jednostek menonickich, amiszowskich miasteczek, ale przez lata zrobiło się też atrakcją turystyczną tutaj w południowym Ontario. Już wspominałam nasz słynny farmerski market, no i tutaj to miasteczko jest dosyć takie urokliwe. Widzę, że jest dosyć dużo samochodów, niby środa, no zobaczcie. Nie ma nawet gdzie za bardzo zaparkować. Ale nic, podjadę tam pod taką galerię. I tam powinien być parking. Pod tą galerię przy rzece. I najwyżej przejdę się troszeczkę tutaj. Nie jest nigdzie daleko. Bo to wszystko jest bardzo, bardzo małe. Okej. Cold beer, zimne piwo. O, to właśnie coś, czego potrzebuję w tym momencie. O, jak tutaj przyjemnie w cieniu tych drzew. I zrobiło się takie pełne, pełne lato. Tutaj miejsce jest, gdzie panie robią quilts, czyli takie narzuty z tych różnych kawałków materiału. Patchworki, tak? Po polsku tak, patchworki. A tu mamy wystawę St. Jacobs sprzed wielu lat. I Muzeum Syropu Płynowego. Tu mamy wszystko o syropie klonowym. Menonici bardzo trudnią się często zbieraniem syropu klonowego. Teraz to już mają takie wyszukane metody. Kiedyś to jeszcze były stare, teraz już mają takie linie porobione, które transportują ten syrop. Także nie wiem, czy też lubicie kanadyjski syrop klonowy. My często kupujemy go i używamy zamiast cukru. Jest przepyszny. No tutaj właśnie są różne odmiany.
i gradacje. Coś o pociągach. Nawet Warszawa jest, proszę. Jakieś tablice pociągów. Uwielbiam takie stare fotografie. No i tak wyglądał St. Jacobs w 1880 roku. A tutaj proszę, jakie ładne kolejki. I zrobiony model miasteczka. A my jesteśmy tutaj. Prawie jak na dzikim zachodzie. Patrzcie. Wejść jest za darmo, ale miło jest właśnie coś im tu zostawić, więc zaraz właśnie coś tutaj zostawię. I jakieś liczne lampy, które dla nas na działkę by się przydały. I magnesiki. I tutaj właśnie je robią. O. Tu mamy właśnie bardzo ciekawy obraz przedstawiający całoniedzielne wyjście menonitów do kościoła. Kobiety osobno, mężczyźni osobno, wszyscy na czarno ubrani. Artysta nazywa się Laurent. A tu jest autoportret właśnie malarza Yves Laurent, urodzony na południu Francji. A tutaj jest bardzo ciekawy koncept. Tutaj można kupić suknię ślubną z drugiej ręki. Czyli zamiast wieszać w szafie, to można oddać tutaj i oni sprzedadzą na cele charytatywne. Ale niestety jest zamknięty bez szyny tylko w czwartki, w soboty i w niedzielę. Ale koncept bardzo ciekawy. Tu dawno nie byłam. Pamiętam, że to kiedyś była taka kafejka. Ale widzę, że jest zamknięta. Podawali bardzo dobre ryby z frytkami tutaj. Czyżby jakiś kryzys ich tutaj dopadł? Nie wiem. Kurczę, ja nie mam czapki, a jest tak gorąco. Co prawda mam w samochodzie na tylnej półce kapelusz mój, który kupiłam. W Kambodży? Nie, na Sri Lance.
na Sri Lance, ale samochód jest zaparkowany dosyć daleko, także nie wzięłam go oczywiście. Nie no, w cieniu jest bardzo przyjemnie, ale jak tylko widzisz na to słońce, to jest po prostu drastycznie. No tutaj ładnie woda do picia dla czworonogów. Tutaj sklepik Touch of Scotland, czyli dotknięcie Szkocji, albo jakby przetłumaczyć na polski, kawałek Szkocji, prawda? Chyba raczej tak, niż dotknięcie. Takie małe quilty. Można nabyć też różne szkockie słodycze. I autentyczne szkockie drzemy. Portfeliki. Bardzo ciekawa i bardzo oryginalna kościelna wieża. A tutaj jest restauracja, której bardzo, bardzo nie lubię. No, u mnie dziewczyny w pracy się zachwycają. I niestety nasze tak zwane Christmas parties odbywają się tutaj, które ja często z tego powodu ignoruję, bo ja po prostu nie cierpię tego jedzenia. To jest takie... nic tam dobrego nie ma. Naprawdę wszystko takie... Masowa produkcja. Mamy też sklep, który otwarty jest cały rok i sprzedaje dekoracje na choinkę. Restauracja wygląda na zamkniętą. Mekong Brasserie. Mekong, tak jak ta rzeka, na której byłam w Wietnamie i w Kambodży. W sierpniu. Już nie kościół, dlatego że zrobili tutaj sklep z zabawkami. Ciekawy koncept, sklep w kościele.
I bet it looks beautiful in the sky. Wow, but what a nice concept here. Look at this. I tak z kościoła powstał sklep z zabawkami. Pytałam się pani, jakie jest dzisiaj kazanie dnia. A mówi, że nie ma. A to jest ta latawiec. Piękny. Like to be five again. Store. Jakie śliczne puzzles. Puzzle, puzzle, puzzle. Puzzle, tak? No i tu mamy różne, przeróżne puzzle. Wow. Nigdy nie miałam do tego cierpliwości, ale znam ludzi, którzy się tym fascynują. Nawet mamy Disneya zamek. O, jakieś śliczne filiżaneczki, zobaczcie. Sandałki wyglądają bardzo wygodnie. Nie za bardzo w moim stylu, ale fajny sklepik. Like this one. I proszę, torebka na nóżki. I kalosze też Anuszki od Anuszki. Bardzo bajkowe są te designy Anuszki. Soulmate socks. A ja mam masło w bagażniku samochodu. Tutaj znowu ta okropna restauracja. Czemu jest okropna? Dlatego, że na przykład takie detale, jak te wszystkie dressingi, takie sosy, to są kupowane tutaj. Albo robione z jakichś paczek. A w ogóle wszystkiego tego jedzenia jest masa, olbrzymie porcje. Ale nic nie jest tak naprawdę jakieś takie wyśmienite. Wszystko jest takie byle jakie. Zimne piwo. Oh my god. I zobaczcie, oglądam Boga Kingi z Barcelony. Kinga Jania, pozdrawiam. Przepiękne te wnętrza są Kinga, naprawdę wspaniałe. I o portretach już nie wspomnę. Naprawdę piękne są. I moja rybka z frytkami przybyła. Czyli mam lunch tutaj w towarzystwie Kingi i w towarzystwie też nagich pań. A tu jakaś nowoczesna Frida Kahlo widzę. Ale super. Super to muzeum, naprawdę. Kinga zawsze jakieś perełki fajne znajdzie. Kto by powiedział, że morda pieska może być tak artystyczna? Może być. I lokalna piekarnia. Mamy jakieś takie... O, ciasto francuskie z koziem serdem, z pomidorem. A
apple fritter. Nie tak jak w Europie, o wiele bardziej skromne. A tutaj mamy te właśnie lokalne menonickie pies. Nie wiem, co to jest pie po polsku. Także nie będę tłumaczyć. Takie ciasta, no, na takim krówym spodzie. To jest właśnie pie. Proszę. Rabarbarowe. Tu mamy miód. Ale my mamy własne, drzemy i tak dalej. I idę już. A tutaj mi Kinga nadaje w torebce. Torebka, w ogóle mam bałagan. O, już teraz internet mi się zepsuł. Ktoś ma głośno radio w motorze nastawione. Zobaczcie, jakiś Harley'owiec. No i takie to miasteczko. Tutaj. Boże. Nie mogę od tego gorąca i najadłam się też. Ta ryba była po prostu olbrzymia. I cały czas myślę o tym moim maśle w moim bagażniku. Może lepiej nie otwierać. Tutaj powinnam zaparkować. Bo tutaj jest dla matek. Znaczy kobiet w ciąży. Ja teraz się czuję właśnie tak. Po zjedzeniu tej ryby z frytkami. A tutaj mój samochód tam się przez 2 godziny już na otwartym słońcu praży. Więc zobaczmy, co tu, jak masło wygląda w tym bagażniku. Ej, było dobrze zamrożone, nawet nie jest. Nie jest nawet miękkie, super.